zachować. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozpoznają wirusa paniki. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Zdejmij kaganiec. Jesteś wolnym człowiekiem. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy stan epidemii. Media i politycy. Witam pana. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Na podstawie jakich przepisów, artykułów? Artykułu 15 ustawy o policji. A jakie wykroczenie niby popełniłem? Tu chodzi o zakrywanie ust i nosa. Proszę pana, rozporządzenie stoi w sprzeczności z ustawą. Ale nie mnie o tym decyduje. Ale proszę pana, nie może pan łamać, proszę pana, podstawowych zasad. Poczekaj. Kręć. Uważaj. Nie może pan łamać podstawowych obowiązków wynikających z artykułu 7 o policji, artykułu 14 paragraf 1 ustawy o policji, proszę pana, artykułu 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mogę być poddany eksperymentom medycznym, a maseczki są eksperymentem medycznym i w rozumieniu artykułu, proszę pana, 118 kodeksu karnego jest to ludobójstwo. Państwo bierzecie udział w czynnym ludobójstwie, stojąc po stronie rządowej przeciwko narodowi. Ustawa dotycząca epidemiologii obowiązuje, proszę pana, tylko i wyłącznie osoby, które są chore lub są podejrzane o chorobę. Tak? Na przykład artykuł 51 kodeksu wykroczeń, kto przed hałasem na tym rubrykiem zakłóca porządek publiczny. Na jakiej podstawie pan to stwierdził? Używa pan tuby? Słuchamy słów premiera. Tak, tuby używam. No właśnie. No, na jakiej podstawie pan ustalił, jakie jest przekroczenie decybeli? Hałasem, a to jest hałas. Nie, to jest głośny, to jest mówi hałas. Premier, wasz premier mówi do was. Aha, ale to przecież Mateusz Morawiecki. Uwaga, uwaga, mamy stan epidemii. Na podstawie artykułu 5. Media i politycy rozgrywają wirus na paniki. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Zdejmij kaganiec. Jesteś wolnym człowiekiem. Nie ma się już czego bać. Mateusz mówi. I ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do... Rozumiem, że na podstawie artykułu 51 kodeksu wykroczeń są prowadzone czynności. Nie na podstawie artykułu 54 w związku z COVID, tylko artykuł 51. Spokojnie, Marcin, bo panowie i tak wiesz, że przyjechali tu, bo muszą. No. Taką pracę mają. No. Nie będziemy się tu z nikim kłócić. Mamy na celu tu coś innego. Przekaz dla ludzi. Na całej Polski mamy przekaz. Dla obudzonych rodaków. Plandemia strachu. Ja jeszcze będę miał prośbę, żeby na podstawie przepisów
ustawę o policji, okazał mi państwową legitymację, żebym w sposób czytelny mógł spisać numer legitymacji. Za wolność waszą i naszą, za ich dzieci, za ich rodziny. Tak? Podchodząc do pana, przedstawiłem za się. Ale pan ma obowiązek na podstawie... Ja wiem, jaki ja mam obowiązek. Jestem umundurowany funkcjonariuszem. Nie, i nie muszę to, że pan jest umundurowany... Nie zwalnia proszę pana mi pokazać zapis, gdzie jest napisane, że policjant umundurowany musi okazać na wezwanie legitymację służbową. Proszę mi to pokazać. To zaraz panu pokażę. No to słucham. I proszę mi to pokazać. Zaraz do mojej córci zadzwonię. Umundurowany funkcjonariusz. A tymczasem ale pan ma swoją tą zasłonięte. Moje miejsce zamieszkania? Mhm. Nie mieszkam, proszę pana. Nigdzie. Czyli jest pan bez stałego miejsca, tak? Tak. Dobrze. To jest pańskie oświadczenie, żeby pan miał świadomość. Dobrze. A gdzie pan korespondencję odbiera? Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Okay. Zosiu! Proszę bardzo. Przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub nie, tak, nieumundurowany. Nie, ale pan jest umundurowany w taki sposób, który uniemożliwia mi identyfikację pana imienia i nazwiska. No nie, Zosiu? W jaki sposób? Ponieważ kamień szelki zasłaniają panu, pana, zasłaniają pana nazwisko. I nazwisko. Po drugie, ma pan zakrytą twarz. Ale ma pan zakrytą twarz. Zgadza się? Tak. I powinien mi pan okazać legitymację. Na prośbę obywatela ma pan obowiązek. Nie, umundurowany funkcjonariusz. Prosimy pana, żeby pan mi znalazł, gdzie jest to napisane, że umundurowany funkcjonariusz musi okazywać legitymację służbową. Jeżeli pan to znajdzie, to ja panu okażę. Czy ja mógłbym pana prosić, żeby jeszcze raz pan się przedstawił? Ale ja nie będę powtarzał setki razy. Ale ja, jeszcze raz podjąłem można? Czynność, tak. Przedstawiłem się, wiedziałem z jakiej jednostki jestem, tak. I to wszystko. Ale czy można jeszcze raz prosić? Ale czy ja w stosunku do pana podejmuję czynności, czy nie? W stosunku do nas. Nie. Bo pan prosił mnie o wyłączenie megafonu. A ja to zrobiłem. Tak. Ja teraz pana też proszę. Ja pana proszę też o... Nie podejmuję w stosunku do pana interwencji, więc nie będę się powtarzał. Dobrze. Proszę pana. Jestem. Żebym wiedział, w jaki sposób podejmować mam czynności jako obywatel, to muszę też wiedzieć w stosunku do kogo. A nie zapisałem sobie pana imienia i nazwiska. Więc bardzo bym poprosił, żeby pan mi udostępnił możliwość porządnego zapisania pana imienia i nazwiska. Już ja wyciągnę sobie długopis. Słucham. Jak pan się wylegitymował, to ten dalej będzie. Co zrobiłem? Wylegitymował. Dziękuję bardzo. Ja się nie wylegitymowałem. Dobrze. Pan mieli pojęcie. A pan dalej manifestował? Tak? Sławomir Rutkowski. Rutkowski? Tak. Sławomir. Kurde, myślałem, że już... Pan dyrektor. Aspirant Sławomir Rutkowski. Aspirant. A pan? Sierżant sztabowy. Tak? Tomasz Stec. Sierżant sztabowy Tomasz Stec. Samodzielny pododział prewencji policji. Tomasz. A kto jest z państwa przełożony? Dowódca jednostki. Jak się nazywa? Do czego panu jest to potrzebne? A jest mi potrzebny. Ale do czego? No, potrzebny mi. Podinspektor Waldemar Okręglicki. Waldemar Okręglicki, tak? Dobrze. Czy panu jest znany artykuł 14, paragraf 1 ustawy o policji? Czy pana nie uczy się ustawy o policji na pamięć? To samo jak sędziowie, no ale... prokuratorzy nie uczą się kodeksu. A macie państwo ze sobą ustawę o policji? Ja się tylko posiłkuję tym. Dobrze, ale to jeżeli powinniście mieć państwo znaleźć ustawę o policji. Pan zna wszystkie artykuły z konstytucji? Możemy pogadać o tak, artykuł tak? 39. Zna pan wszystkie artykuły? Artykuł 39, proszę pana, do którego... Do czego teraz pan zmierza, niech mi pan wytłumaczy. Zmierzam do tego, że chcę ustalić, na jakiej podstawie państwo nas prześladujecie. Bo to jest forma prześladowania. Jaka forma? No ja. Przychodzę sobie z megafonem. Mhm. Pan mówi, że jest za głośno. Tak. Na jakiej podstawie pan ustala, że to jest za głośno? Macie miernik do poziomu hałasu, decybeli, etc.
Nie, proszę pana. Nie. Tylko wystarczy popatrzeć wokół, czy ktoś się w ten sposób zachowuje jak pan. Ludzie sobie spokojnie siedzą na ławeczkach. Ja nikt, się nie godzę, proszę pana, z formą prześladowania. Przepraszam, nie jest za potencji. Żwana, i nie mamy ciszy nocnej. Mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa przez stronę rządową z artykułu 118 KK, czynnego ludobójstwa. Nie mnie to oceniać. No ale to wy jesteście odścigani. Już jest pan sprawdzony? Tak, tak, już wszystko ok. Wszystko mamy załatwione, tak? Tak, z mojej strony to wszystko. No proszę nie używać w ten sposób. A dlaczego? Tu my cytujemy premiera. Ale to premiera przecież puszczamy. To naszego Mateusza. Naszego premiera Mateusza. To nie jest Mateusza Morawieckiego. No jak nie, no jak? On mówi, jeżeli będzie ktoś chciał, to są... No my chcemy. Dostęp do mediów i tak dalej. Tomuś, chcesz posłuchać premiera? No to i ją. Nie musi pan tego tak demonstracyjnie... No jak naszego premiera Mateuszka trzeba publicznie upowszechniać, rozpowszechniać, no. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Zdejmij kaganie. Jesteś wolnym człowiekiem. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy. Mówi do was premier Mateusz! Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Wyłączyć. Spokojnie można iść na wybory. A no właśnie, Konfederacja Rolnicza Konsumencka, Marcin Gutkowski, policji. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ czas najwyższy, żeby przebudzić społeczeństwo w sprawie ewidentnego w związku z artykułem 118 Kodeksu Karnego popełnienia przestępstwa przez stronę rządową ludobójstwa narodu polskiego, polegające na tym, że zmuszają nas do eksperymentów niezgodnych z prawem w związku z artykułem 39 Konstytucji. Nie może być żadna osoba zmuszana do noszenia maseczki wbrew jego woli. A więc jest to prowadzenie eksperymentu na osobach. Dodatkowo mamy do czynienia ze złamaniem przepisów ustawy dotyczącej stanu epidemiologicznego, która jest aktem wyższego rzędu ponad rozporządzeniem. Rozporządzenie nie jest aktem wyższego rzędu, tylko ustawa. Ustawa nakłada obowiązek noszenia maseczek przez osoby chore i przez osoby podejrzane. Jeżeli te wyniki badań PCPR-a pokazują, że w jednym przypadku wychodzi, w drugim przypadku nie wychodzi, to mamy z wątpliwością co do kwestii w ogóle obecności tego wirusa i tutaj bardziej bym się skłaniał, że Trybunał Międzynarodowy Karny powinien postawić zarzuty karne wobec premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego, przeciwko głównemu inspektorowi sanitarnemu, panu Pinkasowi, który już dawno powinien za to siedzieć i nie tylko za to, za zatajanie tych właśnie, o czym panie redaktorze już nieraz mówiliśmy, truciu ludzi wynikające z raportu Nikoskiego. I tutaj się kłania też artykuł 118 i 126b i 113 Kodeksu Karnego. Więc prokuratury powinny z urzędu wszczynać postępowania wobec tych, którzy dzisiaj zmuszają nas do chodzenia w maseczkach. Mamy jakiś absurd i fikcyjne tworzenie rzeczywistości. Jelenia Góra się budzi. Błędnego obrazu pandemii. Czerwona kotlina. Pan widział gdzieś w ogóle trupy, które się sieją po ulicach? Nie ma. Ale skutki ekonomiczne w turystyce, w handlu, w gastronomii, w siłowniach, we wszystkim są nieodwracalne. Dzisiaj zamyka się siłownie, zamyka się kluby sportowe. Tam, gdzie właśnie możemy czerpać i budować odporność zdrowotną, to tam się wmawia, że będziemy mieli, że tam się możemy nabawić